Witam. W dniu dzisiejszym to już chyba ostatni film, a nawet na pewno ostatni film, ponieważ ten dzień kończy się za 50 minut. Co tu widać tak na zegarze. Na początku apel. W ostatnich 30 dniach otrzymałem wsparcie o łącznej wartości 110 zł. Trzeba wiedzieć, że jeszcze z tego płacę haracz 10%, czyli no realnie około 100 zł w ciągu miesiąca. To na pewno nie pozwoli na kupowanie jakiegoś sprzętu czy robienie jakichś płytek, żeby budować jakieś urządzenia, testować. Nawet jak mamy elementy, to po prostu na te płytki nie starczy pieniędzy, a i elementy zawsze coś tam trzeba dokupić. Nie jest tak, że wszystko mam w zapasach. Więc bez tego wsparcia, niestety, ale ten kanał po prostu upadnie. Być może z wielu powodów, bo na przykład po prostu, nawet jeżeli będę miał jakieś fundusze, ale nie przeznaczone konkretnie na ten kanał, to ja nie będę dokładał, że tak powiem, ze swoich, żeby komuś robić dobrze. A teraz przejdźmy do głównego tematu. On jest w sumie powiązany z tymi słabymi osiągnięciami tego wsparcia, bo tak naprawdę nie będę testował tych mikroprocesorów, porównywał w praktyce, tylko tak teoretycznie. A wiadomo, że realny test, oczywiście nie na rozkazie, nie rób nic, odda po prostu, co było lepsze. Czy Motorola, czy Intel. Oba powstały mniej więcej w tym samym czasie. Jeśli chodzi o 68000, to budowałem na tym systemy, więc mam kody źródłowe w assemblerze. Nie ma problemu, aby je wykorzystać do uruchomienia innego systemu, do jakichś tam testów. Mam też pliki dla Gali, a łatwo je wykorzystać, przenieść do jakiegoś CPLD, którego bym użył. Zresztą nawet jeden z projektów miał taki CPLD. Konkretnie był to Max 5128, czyli dosyć duży jak na tamte czasy układ. Mam symulator ROM, czy tam EPROM, więc nie ma problemu, aby taki system zbudować. Mam doświadczenie, wiedzę i sprzęt, aby zbudować taki system na Motorolce. Motorola 68000 w różnych odmianach, na 3,3 V, na 5 V, są do kupienia, nie są to jakieś tam wielkie pieniądze. No, coś tam około 50 zł chyba kosztuje taki mikroprocesor. Natomiast co do Intela 8086, to posiadam go. Posiadam też układ, w cudzysłowie, zegarowy. On się zajmuje wieloma innymi rzeczami. To jest coś, czego nie wymaga Motorolka. Tu mam wiedzę tylko, jeśli o budowę, to tylko w sumie teoretyczną. Nie budowałem tego nigdy w praktyce, ale nie jest to coś, powiedzmy, wybitnie trudnego. Jest to bardzo podobne do 8080 czy 8085, Z80. A na Z80 budowałem i to nie jeden system, więc
nie widzę tu jakby problemu zbudowania tego. Zwłaszcza, że jak wspominam, mam symulator promów, więc tutaj nie widzę kłopotów. Ale nie uda mi się tego zrobić. Znaczy nie uda, no nie widzę za bardzo sensu inwestowania kasy, kiedy ja w zasadzie mniej więcej znam wynik, co jest lepsze. Ale tak, przyjrzyjmy się, co można się dowiedzieć w internecie. Zacznę od lepszego, czyli Motorolki. Tu jest, to było zaznaczone, ale już to zaznaczenie zniknęło. No. Nie używa segmentacji i tak dalej. I rzeczywiście, pisałem programy na różne Intele w Assemblerze, pisałem na Motorola i różnica jest ogromna. To jest po prostu przepaść, jeśli chodzi o wygodę pisania w Assemblerze na te dwa procki. Jak tu widzicie, wszystkie rejestry Motorolki są 32-bitowe. Wyjątek stanowi tylko rejestr stanu, ale te rejestry robocze to wszystko są 32 bity, rejestry adresowe, rejestry danych. I zobaczcie, tu macie 8 rejestrów danych 32-bitowych, tu macie 8 rejestrów adresowych, rejestr stosu jest taki podwójny, bo inny stos może być użytkownika, inny w trybie użytkownika, inny w trybie nadzorcy. Tu macie procek, to jest 1979 i w tym samym czasie powstał Intel 8086, co zaraz tam będzie gdzieś napisane. I tu wszystko macie 32-bitowe rejestry. Nie ma tu właśnie żadnej segmentacji, która po prostu, no to jest no coś, co potrafi najbardziej spokojnego człowieka doprowadzić do furii. Trybów adresowania, no jest tu zdecydowanie więcej niż w Intelu. A już pisząc na 6502 i na Z80 widziałem tą różnicę, że to nie liczba rozkazów jest ważna, tylko liczba trybów adresowania i to, czy każdy rozkaz pozwala na każdy tryb albo na wiele trybów adresowania. To jest bardzo no, ważny argument przy pisaniu w Assemblerze, ale także dla kompilatorów. Tu niestety takiego rysunku schematu, jaką jest, jaki ma wyprowadzenia, no ale tu po prostu podłącza się właściwie tam bezpośrednio pamięć ROM, RAM, układy wejścia, wyjścia i naprzód. Naturalnie parę układów, dekodera adresowe są niezbędne, ale to i tak samo w Intelu. A teraz co mamy o Intelu? Też tu zobaczycie, gdzieś jest data, też jest on, a tu jest 76, tu mamy 79, no 3 lata dzielą. Ale jeśli chodzi o powstanie tych różnych komputerów typu Macintosh czy IBM, PC, PC, XT, to są to podobne okresy. Zobaczcie, przestrzeń adresowa 1 MB, tu przestrzeń adresowa tego pierwszego procka to była no w zasadzie 24-bitowa, tu piszą o 23. To wynika z tego, że
tak naprawdę, zresztą tu trzeba pamiętać o czasach, jakie to były, że pamięci były 8-bitowe, więc były dwie pamięci. Dwie pamięci ROM, dwie pamięci RAM i adresowane były po prostu parzysta, nieparzysta pamięć. Dlatego sama magistrala nie miała bitu A0, tylko od razu był bit A1. A wyróżnienie pamięci parzysta, nieparzysta to były stroby UDL, UD, chyba S. No mówię z pamięci, więc mogę się mieć, jakbym zerknął na notę katalogową, to bym powiedział dokładnie. No a teraz co mamy w tym Intel? No pamięć tylko 1 mega. Bo 20 bitów magistrali adresowej. Tu jak mówię, ta liczba rozkazów, to naprawdę gdy się pisze kod, to te tryby adresowania są ważniejsze od liczby rozkazów. Tu mamy tylko 7 trybów adresowania, a w Motorolce mamy ich ile? No tak bym chciał, raczej dotąd bym liczył, czyli dwanaście. To bym pominął te dwa. Czyli 12, no jak ktoś chce ładnie, żeby wyglądało w reklamie, to napisze 14. I teraz tak, tu gdzieś rejestry będą pokazane, jak pamiętam. No, wada. Magistrala jest multipleksowana, więc to już spowalnia dwukrotnie dostęp do danych. Rejestry 16-bitowe. Te ogólnego przeznaczenia mamy 4 rejestry 16-bitowe i 4 to tamte segmentowe, stosy i tak dalej. No więc kiepściutko. Adresy, zauważcie, są 16-bitowe, a 20 bitów uzyskuje się po łączeniu tam segmentu z rejestrem adresowym. No to jest te tak zwane segmentacja. To jest naprawdę chore, spowalnia działanie całego mikrokontrolera. Naprawdę z chęcią bym gruntownie przetestował. No tą Motorola to tak już znam, więc te testowanie nie musi być aż takie gruntowne, ale bardzo ciekaw jestem, jakby wyszły realne testy tego tego Intela. Zresztą po to kupiłem ten mikroprocesor, żeby kiedyś takie testy przeprowadzić, na przykład sprawdzić, jaki jest czas reakcji na przerwanie, co do tam liczby tych linii przerwań. No to już od razu wam powiem, kosmos. Motorola ma takie dwa sposoby wywoływania przerwań. Jeden to jest autowektor, 7 wektorów przerwań, a drugi no to tak jak w 8080 na przykład, dostarczenie wektoru przerwania, i takich przerwań może być unikalnej 1024. W Intelu wiem, że to jest zupełnie bardzo mało, ale czy tu znajdziemy informacje o tych przerwaniach? Może i gdzieś jest to napisane, ile tam jest tych wektorów, ale na pewno nie tyle, co w Motorola. Jeszcze ważna rzecz. W Intelu większość operacji musimy wykonywać na akumulatorze, dodawania, mnożenia, a w Motorola na dowolnym
z rejestrów danych, czyli na dowolnym z 8. Jeszcze jak nam zabraknie tych rejestrów z jakiegoś powodu, to rejestr adresowy może pełnić funkcję rejestru danych, no ale nie odwrotnie, rejestr danych nie może pełnić funkcji rejestru adresowego. Także jak się tu zaprzeć, to mamy tych rejestrów 15 rejestrów danych, na każdym możemy wykonywać dowolne operacje. Czego nie można tu powiedzieć? No tu tylko mamy akumulator i końca, mamy dedykowane rejestry do konkretnych operacji. Z tego powodu bardzo dużo przesłań między rejestrami się robi i wydajność spada. No naprawdę jestem bardzo ciekaw takiego prawdziwego testu jakichś realnych programów, które wykonują jakieś operacje typu na przykład tam wyliczanie jakichś tam liczb pierwszych, coś takiego, i porównanie, który z tych systemów jest, znaczy był lepszy. Coś jest o tych przerwaniach. Na pewno dostarcza się tu wektor przerwania, ale a może tu są tylko linie przerwania. No musiałbym naprawdę tu zgłębić tą wiedzę. No ale właśnie, nie zgłębię, jak tego nie zbuduję. A tego nie zrobię bez waszej pomocy. Bo 6502, który był bardzo podobny do 6800 i Z80, testowałem gdzieś na mojej stronie, wyniki tych testów są. Pokażę dokładniej. To, co macie tu, to jest z dawnych lat, to moja pierwsza strona internetowa, wszystko pisane na piechotę, żadnych tam edytorów, stron, kreatorów, to wszystko po prostu czysty HTML. Wtedy jeszcze nie używałem PHP. PHP pojawiło się później. No i tu mamy... Tej reklamy się nie można pozbyć. Znaczy, jak nie macie adblocka, to będzie widać ten krzyżyk do zamknięcia. No i tutaj swego czasu, mając wszystkie trzy wtedy popularne procesory, mikrokontrolery, przeprowadziłem takie tutaj testy. Macie kody, na których testowałem, i macie 51, 6502, Z80. Gdzieś był testowany też na 68040, więc tutaj mamy przepaść, tak? Większość testów jest prawdziwych, niektóre tylko, tak jak tu mamy, teoretyczny czas wykonania przy maksymalnej częstotliwości zegara. To jest zwykła matematyka, jak przy 4 mega tyle, to przy 8 dwa razy szybciej i tak dalej. Tu macie test dla Motorola. Ale chyba nie testowałem tego. Tak, nie testowałem tego na Intelu. Wtedy prawdopodobnie, bo jak widzę, że to robiłem na 68040, to już miałem w tym czasie też PC-ta, jakiś tam Pentium 2 albo Pentium 3. Ale pewnie miałem krótko i po prostu
nie miałem narzędzi, nie miałem wiedzy, aby napisać jakiś tam program testujący. No tutaj takie suche porównanie MIPS-ów, które nie oddają właściwie niczego. To jest tam gdzieś taki fajny ten mix, to było w tłumaczeniu zrobione, że nic nieznaczący wskaźnik prędkości. Kto chce, może tu się zapoznać, kto ma jakieś tam systemy, na których może to przetestować, to przetestuje. To było testowane na tym komputerku z 8051, komputer edukacyjny na 8051 Surowińskiego, to na mojej płytce, mojej konstrukcji, a to na CA82 było testowane. No dobrze, jeśli chcecie takie ciekawe w sumie testy, ale to tylko ciekawość, bo nic praktycznego z tego nie wykorzystacie, bo to tylko stwierdzenie, że tak czy tak było. Natomiast dzisiaj no, nikt by nie używał rozsądny żadnego z tych procesorów czy mikrokontrolerów. No to byłoby na tyle. Oczywiście zapraszam do wsparcia. Dziękuję i do jutra.